Panie Józefie, jest nam bardzo miło Pana powitać w Sieradzu. No, nie ukrywamy, że jest Pan osobistością, która koncertuje ponad 50 lat, znaną w całej Polsce, i teraz koncertuje Pan solo. Czy wiesz, ja nie liczę lat, tylko po prostu wiem, że gram od małego. Gram od urodzenia. Gram od tego, kiedy po prostu byłem jeszcze bajtel po śląsku i śpiewałem śląskie melodie, co mamusia mnie uczyła. Na przykład, gdybym ja była słoneczkiem na niebie. Ona bardzo lubiła tę melodię, no ale ja potem pytałem, mama, a czemu była? Bo mi się to podobało. Znaczy, mama nas po prostu kreowała, mama nas pielęgnowała artystycznie, bo tata robił na grubie, na kopalni. Był sztygarem, potem ratownikiem. Potrzeba było dorobić trochę jakby o takich trzech rapsików w domu, jak jo, Janek i Teresa. Janek też potem gdzieś troszeczkę zaczął grać, ale wcześniej był na grubie, na kopalni robił. I na harmonijce grał bluesy. Jak byli przerwa, to puszczali go na radiowęzeł, na kopalni i wszystkie hajery słuchali, jak on bluesy grał. No i tak po prostu Janek wszedł nagle gdzieś tam ze mną do takiego projektu Wojna Światów i już potem poszedł ostro. Aż wreszcie zaśpiewał o mój Śląsku, umierasz mi w biały dzień. Niestety sam umarł. Szkoda chopa, tak to mówią. Teresa z kolei jest, prawda, łyżwiarką, do tej pory jest trenerką, jest byłą mistrzynią Polski w parach sportowych, w jeździe figurowej, na łyżwach. Fantastyczna w ogóle też jest taka. Znaczy, nawet czasami robiliśmy takie wspólne projekty, czyli ona jeździła, a my z Jankiem grali. No ja tak nawijam troszeczkę. No tata był bardzo dzielny, Ludwik. No nam po prostu zabezpieczał tyły, czyli po prostu no, robił na noc, żeby zarobić trochę więcej albo i dużo, żeby po prostu to utrzymać, ta rodzina. Czyli od początku ta rodzina była oparta na miłości. Do tego dochodziły ujki, ciotki i w ogóle wszyscy, którzy nam dobrze życzyli. I w tej atmosferze ja się wychowywałem. No najpierw, prawda, mamusia mnie uczyła na klawierze pinkać, bo w domu był. A potem trochę ujek też mnie po prostu pokazywał jakieś jeszcze inne instrumenty, bo to jest trąbka, to jest takie inne instrumentarium, bo on miał taką szkołę, jakby taką, gdzie muzycy się spotykali, były tam chóry też i tak dalej. No po prostu też ciągle jakaś muzyczna atmosfera. Ja, jak szedłem do kościoła, jako minister, podglądałem, co ten organista tam wyrobił normalnie na tych organach, jak on tymi nogami tam pendaluje i tak dalej. No wszystko mnie interesowało. No to dobrze, poszedłem do szkoły muzycznej pięknej w Katowicach imieniem Karłowicza. No to byli pedagodzy wspaniali. No kurczę, pierwszy stopień zrobiłem, nie pytaj, w klasie fortepianu oczywiście. A potem drugi stopień, czyli średnia szkoła muzyczna, też Karłowicza. Tam spotkałem na przykład panią profesor Górecką. Przychodził do niej pan profesor Górecki. Tam był profesor Konrad Bryzyk, z którym grałem koncert dyplomowy w Filharmonii Śląskiej chyba Kabalewskiego. Wow, czyli byłem właściwie klasykiem. To podglądałem gdzieś tam w klubach, jak oni tam grają, kurczę, no ciekawie grają. Sam sobie ściągałem czasami jakieś solówki Oscara Petersona albo innego Ramsey Lewisa. Znaczy, zmierzałem w kierunku pianistycznym, gdzieś tam, szeroko pojętym. Też z niektórymi bliskimi sobie tam muzykowaliśmy jeszcze inną poezję śpiewaną. Zacząłem być tak troszeczkę szeroko pojmującym muzykę. No, gdzieś tam potem nagle nastąpił zwrot. Otóż w pewnej akcji tatuś zginął na kopalni, dość młodo, a nawet bardzo. Ja miałem 20 lat. No, brat i siostra mniej, bo jestem starszy. No, mama strasznie rozpaczała, mówi, co my teraz zrobimy, tata nas utrzymywał. No, to ja wziąłem urlop dziekański i zacząłem się rozglądać za robotą. A ty patrzysz, przypadkowo albo nie, zapoznałem się z Tadeuszem Nalepą. I nagle z fortepiany przeszedłem się na gitarę basową. Ludzie, w ogóle pęcherze na palcach i w ogóle. No, ale robiłem to, grałem na tym basie, w tym breakout, a że byłem wtedy jeszcze dość, tak powiem, elegancko, prawda, długie włosy i stroje kolorowe, no byłem dobrze przyjmowany. No to prawie, po prawie roku stwierdziłem, a to może ja zespół zrobię swój, taki jakiś, no to zrobiłem SBB. No i to SBB na początku tak grało na samodziałach, bo wiadomo, możesz mieć pomysł, no ale na czym masz grać?
No kurtka, no to jakieś tam gitary tam dorabiane, wzmacniacze dorabiane, ale my grali. No już pewni ludzie się interesowali tym, co my robimy. A dlaczego nazwa SBB, jeżeli możemy przerwać? No, SBB było dlatego, że jak byłem na studiach w Akademii, bo byłem przez dwa lata, niecałe, tak, czwarty semestr, no to był tam zespół Silesian Jazz Quartet. To byli też bardzo znani, fajni muzycy z Andrzejem Zupkiem i Pankiem Słankiem. Byli Silesian Jazz Quartet, grali jazz. No to jak my zaczęli grać, a te moje po prostu nowe znajomości grały głównie bluesy, no to mówię, no to może Silesian Blues Band. No to tak się jakby zdarzyło, że to było Silesian Blues Band, potem to wrzucali do wora na SBB, żeby było szybciej. No i po prostu tak nagle się okazało, że mamy bardzo ciężko, bo bieda jak pieron, co tu teraz zrobić. I niespodzianka, dostałem zaproszenie od Czesława Niemena, żeby zagrać w jego supergrupie, która się wybierała na nagrania dla CBS-u płyty Strange is this world. Dziwny jest ten świat. No to pojechałem tam na te próby do stolicy. Okazało się, że jestem niezły. Zostałem zaakceptowany przez Czesława, zaprzyjaźniłem się. No i wtedy jakby kiedyś podczas wędrówek zwierzyłem się, że ja prawie rok ćwiczyłem z takim zespołem, który gdzieś tam na Śląsku się tam teraz obawia, co dalej. No jeszcze Helmut Poparto mówi, że te krasnoludki są niezłe, no to Czesław powiedział, posłucham. No tak posłuchał, to zaprosił nas i wtedy powstała grupa Niemen. I ta grupa wyjechała i nagrywała Strange is this world. No, pierwsza płyta gdzieś tam na zachodzie, no dość mocna, no, za chwilę mocne festiwale, na przykład festiwal, na którym graliśmy z Machowiczną Orkiestrą i Strzelcem Lingusem. Ale w ogóle skok niesamowity. No, za chwilę nagraliśmy płyty w Polsce dwie, czyli to były Marionetki i Requiem dla Van Gogha, które były głównie kontrabasowe Helmuta. Potem zagraliśmy jeszcze na łeście Ode do Venus. No i właściwie prawie dwa lata graliśmy bardzo mocno na samym, no powiedzmy w Europie, w całej Europie. No, no gdzieś tam nagle też jakby mówię, no jednak może co innego będę robił. Czesław, to słuchaj, wiesz, dziękuję za to, co już się zdarzyło, teraz może ja jednak zrobię inaczej. No i wtedy powstał już nowy SBB, bo mu Franek Walicki, taki redaktor pewien bardzo znany, który kiedyś montował Big Beat w Polsce i w ogóle muzykę rock and rollową, on się zainteresował, mówił, że to jest najbardziej rasowy zespół, jaki on słyszał, to niby SBB nasze, ale nazwa Szukaj, Burz i Buduj. To mi pasuje. Dobra, bierzemy to. Szukaj, Burz i Buduj. Do tego dodał jakieś tam skorpiony, coś tam innego, plakaty. No, zaakceptowali nas w pensjocie warszawskim. No i zaczęliśmy jakby nowy rozdział. I pierwsze wezwanie, tura. Gacie turę z Lokomotiv GT. What? Przecież Lokomotiv GT to jest znany zespół w Europie. No to nic, no zagraliśmy, ale chłopcy z Lokomotiv nas bardzo polubili i tę muzykę naszą. Zaprosili nas potem na Węgry. No i nawet się zaczęło po prostu, kurczę, to gręcić. Okazało się, że my się przedostajemy. No, za chwilę poznaliśmy młodą ekipę z Göttingen, prawda, w NRF-ie wtedy. No i tam się tworzyła agencja Aries, a my byliśmy pierwszym ich jakby zespołem, który oni promowali. Troszeczkę też ich zainwestowali. Nagraliśmy płytę Follow My Dream, Follower. I to za chwilę była Slovenian Girls, która była ściągnięta właśnie z Suprafonu, z Pragi. No i to tak jakby się zaczęło wszystko, welcome też, no welcome, welcome, zagrane w Kony Plank Studio. Z Angolami, którzy byli akustykami. Zaczęliśmy się kręcić, no właściwie, no nie ma nic nadzwyczajnego. No, takie utwory, które powstawały, no i powstał ten, właściwie nie ma nic nadzwyczajnego momentu, który gdzieś tam pierwszy zaczyn miał jeszcze, powiedziałbym, gdzieś pod koniec początkowych naszych ćwiczeń. A teraz nagraliśmy Memento w dużym aranżu.
Ale okazało się, że ona była właściwie z naszą płytą w tej dekadzie zamykającą. Ale to momenty to było też dla mnie takie wyzwanie, bo zająłem się produkcją tej, czyli miksem. Ja wymyśliłem, że tam organy piszczałkowe, mieliśmy 16-siadowego studera, to żeśmy się z tym troszeczkę, prawda, machali. Wszystko w studio radiowym Opole. I bardzo wiele poświęcali nam czasu miejscowi akustycy, miejscowi technicy, za to jestem mi bardzo wdzięczny. No i to był czas zresztą, gdzie Radio Opole nas bardzo lubi do dzisiaj, bo jest jedyne w Polsce studio imieniem SBB w Opolu. No ale przyszedł czas, że trzeba było troszeczkę sobie zrobić przerwy. Zrobiliśmy gdzieś tam pod koniec tej dekady zasadniczej lat 70. No i gdzieś tam w 80 roku zdarzyło się w moim życiu coś bardzo ważnego. Poznałem Alinkę. Piękną dziewczynę, skromną, cudowną rusałkę z nadmorza. Ja Ślązak, ona z nadmorza, północ-południe. Fantastyczne w ogóle ułożenie. No to była miłość od pierwszego wejrzenia. To było fantastyczne w ogóle. A więc w czasie na tak zwanym showbiznesowym układzie zacząłem się przymierzać do filmu Wojna Światów Piotra Szulkina. Między innymi zagraliśmy koncert w Hali Gwardii, też, który był jakby kręcony przez niego. Potem jakby nagrałem z Saliną Frąckowiak płytę Ogród Luizy. Ba, z Saliną Frąckowiak wcześniej nagraliśmy z SBP Gejre, ale to było jeszcze w parę lat do tyłu. No, też jakby poznałem się z Jerzym Skolimowskim bliżej i zrobiłem muzykę do filmu wtedy współczesnego, dokrętki Ręce do góry. No, jeszcze graliśmy też w paru innych fajnych miejscach, na przykład na rzecz Dżembory. No, ale to był właściwie taki nowy trend. Nowy trend, który się jakby u mnie gdzieś tam wytworzył. No i niestety 13 grudnia stało się coś dziwnego. No, w naszym kraju, może i nawet w Europie. No i wtedy zastygliśmy w bezruchu, co się będzie działo. Ale u mnie się zadziało tak, że wymyśliłem sobie, że zagram na organach piszczałkowych i dołączę do tego elektroniczne instrumenty i to wszystko nagłośnimy i puścimy w kościele, czy tam w tych wnętrzach, w których gramy, na PA systemy, które idą akustycznie albo na kilku kolumnach, obojętnie. Po prostu robimy to według akustyki wnętrza. No i to było takie bardzo, bardzo istotne. Oczywiście do tego doszła treść. W pierwszym momencie była treść Romana, do tekstów Romana Brancetera. A później też jakby zacząłem dołączać jeszcze inne utwory. No, ale one wszystkie pasowały. Nawet jak zagrałem Freedom, to było dobre. No, a Freedom w tamtych czasach miał znaczenie, w poprzednich też. Przecież podobno byliśmy w dziwnych systemach. Wszyscy, co wtedy się pojawiali, no wiedzą, o co mi chodzi. Ale to dzisiaj już brzmi jak taka jakaś baśń. No niestety, byliśmy za żelazną kurtyną. Iron Curtain. Niestety, to było to Berlin Wschodni, Berlin Zachodni, prawda, NRD, NRF i tak dalej. Śmieszne w ogóle sytuacje. Oczywiście to się wiązało też z nami podróżnikami, bo ten nasz zawód, reasumując, jakiś to jest zawód, polega na podróżach. Ciągle jesteś w drodze. Szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy ja już mam jako szofer, licząc dojazd dzisiaj do Sieradza, 1 000 000 kilometrów. No czy nie, no po prostu to nieprawdopodobne. I potem wsiadasz do tego fortepianu i on brzmi jak tir fortepian. Ale postaram się jakoś to zrobić, żeby to się, tak powiem, w aranżu i w instrumentacji pomieściło i zabrzmiało. No, nastąpił niesamowity czas, kiedy zacząłem się interesować innymi formami, które mnie bardzo interesowały. Zacząłem grać w teatrach bardzo dużo. Zagrałem w teatrach masę, na przykład najważniejsza była Kaligula. W Teatrze Dramatycznym w Warszawie zagrałem, a jako że to było w stanie wojennym w Warszawie, w Teatrze Dramatycznym, w momencie, kiedy jest dyktatura,
wojskowa, my gramy Kaligulę. Wszyscy aktorzy zagrali. Aktorzy, którzy bojkotowali telewizję i inne, wtedy zagrali. Od Magdy Zawadzkiej przez Gustawa Holubka, Piotra Franceskiego, wzwyż i wzdłuż. A co ja? No ja, no poprosił mnie reżyser Andrzej Szanowski, żebym zagrał na balkonie z aktorami jeden do jednego, setkę. Przyjechałem, oni mówią, na przykład Piotr mówi, od dzisiaj będzie głód! Oczywiście, no teraz to trudna jest sprawa, bo no, nie opowiesz tego, że ludzie wstawali i płakali, bo był głód, bo było bardzo ciężko. Więc ta Kaligula miała bardzo duże dla mnie znaczenie, która zagrana została właśnie wtedy, kiedy w Polsce były bardzo duże jaja, przemiany. Nie, to nie były przemiany, a może coś innego się zdarzyło wtedy. Potem grałem na przykład z Kysią Jandą w Teatrze Dramatycznym, w Teatrze Powszechnym, przepraszam, w Teatrze Powszechnym w Warszawie, Medeę z chórami. Żył jeszcze Zygmunt Hibner, wspaniały człowiek, który przyszedł do razu do mnie i mówi: panie Józefie, ja robię słowo, a pan robi muzykę, nie wtrącam się. Wow, to ciekawa sprawa, bo zwykle reżyserzy się wtrącają do wszystkiego po kolei, ale nieważne, to są szczegóły. No i po prostu tego trochę pograłem. Grałem też u Wyścilasku Wiedeńskiego, kiedy po prostu interpretowałem muzykę Straussa na instrumenty elektroniczne. Straszna robota. Tak samo Noc w operze, kiedy interpretowałem elektronicznie utwory Mozarta. No nie, to już było po prostu totalnie crazy. To było, to nie, no Mozarta, nie, to są jakieś dowody na to, jakieś nagrania? Są zwykle. Ale ważne było też, że kiedy zagrałem pierwszy raz w Warszawie w Kościele Świętego Krzyża na organach i na tych instrumentach elektronicznych, przyszedł Adam Hanuszkiewicz. Ogarnął mnie i mówi: chłopie, coś ty zrobił. To była apokalipsa. Ja zrobię z tego sztukę. I zrobił sztukę opartą na muzyce Mieczysława Karłowicza, mojego faworyta, w końcu chodziłem do tej szkoły karłowiczowskiej. No to dobrze, i zrobiliśmy w Teatrze Wielkim w Łodzi Karłowicz interpretację z baletem potężnym, z Delfiną Aurezek jako śpiewaczką, z orkiestrą w orkiestronie, i elektronika. Oczywiście ja robiłem to takie momenty wywrotowe, czyli na przykład kiedy chodziły zapadnie, różne, to ja po prostu strzelałem po prostu tam potężne moce. Wszystkie po prostu smokingi fruwały. No w każdym razie to było mocne i graliśmy to przez kilka sezonów, oczywiście co pewien czas, dlatego że byliśmy z Adamem nacenzurowanym. On za Solidarność w Teatrze Narodowym, a ja nie wiem, za to, że grałem w kościołach może, nie wiem. I nie wolno nam było wyjść poza Łódź. Wszyscy nas zapraszali na festiwale w całej Europie. Szwajcaria, inny, do tym podobne. Nie wolno tu, musicie być, koniec, nie wolno wam wyjeżdżać. Dopiero, kiedy był okrągły stół, pod koniec 80. lat, pojechaliśmy do Moskwy i zagraliśmy w Balszowym Teatrze. Niesamowite w ogóle. Zagraliśmy Karłowicza w reżyserii Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Balszowym, w Teatrze Wielkim w Moskwie. Też piękne, niesamowite wydarzenie. Chciałem powiedzieć, że w międzyczasie, to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o Alinkę i prywatne moje życie, już wcześniej się urodziła Karinka. Karinka się zresztą urodziła w momencie, kiedy komponowałem Kaligulę. Urodziła się zresztą w Warszawie. Właśnie, bo byłem często wtedy tam i wody poszły w Warszawie. Natomiast no wspaniała Alinka była tak cudowna, kurczę, ona to wszystko przyjmowała tak genialnie. Ludzie, no kurczę, bez niej ja bym w ogóle w tej chwili jakimś, chciałbym, niewidomym. Tylko moja żona, ona mnie po prostu wprowadzała w tak wiele ważnych, bo my jesteśmy tyle fantastami, no nie ma siły, jak jesteś muzykiem, jak jesteś kompozytorem, jak jesteś w ogóle no w tej, nazwijmy to, dziedzinie, no to nie ma siły, zaraz poznają, że jesteś inny. A, on ma długie włosy, no ja może mieć, bo on jest artysta, albo tam i tak dalej, i tak dalej. To na tej zasadzie. Także w międzyczasie Alinka też, właśnie potem, kiedy już po tych jakby następnej dekadzie pojawiły się dwie córeczki.
Pierwsza wcześniejsza była Karinka, ta, która była po prostu jeszcze ze stanu wojennego. A te następne to już była Luiza i Ela. A teraz to już są kobiety piękne. Jestem w ogóle zakochany na maksa. Zawsze byłem zakochany w rodzinie. Zawsze traktowałem rodzinę jako priorytet absolutny. No bo tak, no Bozia dała talent, Bozia dała, no trzeba tylko ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Jak chcesz coś zrobić, to ćwicz, odkrywaj ciągle, zajmuj się tym i tak dalej. Ale Bozia dała. Natomiast rodzina, no to już jest zadanie. Tu już trzeba się tym zająć, tak jak ojciec powinien robić, jak mąż powinien robić i tak dalej. To partnerstwo nasze było genialne do 2 lat wstecz. Niestety 2 lata wstecz pewne zarazy, które krążą w chorobowych, tak powiem, ustrojstwach, dotknęły również Alinkę i no, trzeba było pożegnać. No do dzisiaj cierpię strasznie. Strasznie cierpię, strasznie. To jest nieprawdopodobne, bo byliśmy ze sobą prawie, no już niedługo byłoby złote wesele. Nawet, a to nawet nie było tak widać, bo myśmy byli aktywni ciągle. No tu kurczę, jest tyle do tego, jakby no, dodać można na przykład nowy wiek, witaliśmy z Alinką w Paryżu, będąc na Montmartre, przy Sacré-Cœur, patrząc na wieżę Eiffla, a obok nas kilka tysięcy albo naście tysięcy ludzi z całego świata. A skąd Paryż? Dlatego, że wcześniej Wiesiek Komasa, z którym grywałem też dużo, dużo, dużo pięknych w ogóle, powiedziałbym, koncertów, które łączyły słowo z muzyką. Ba, graliśmy to bardzo często, a vista. Rozumieliśmy się znakomicie. Zresztą to kreowanie jakby jest jakimś moim takim wielkim darem. Robię to bardzo często. Ale wracając do Paryża, tam też spotkałem się wtedy z Jankiem Kaczmarkiem, bo on też tam przyleciał z jakimś Angolem, który go ciągle gonił, Menago. No i ten Paryż mnie zauroczył. Potem zacząłem tam bywać. Aż wyście mnie zaprosili do teatru, żebym zagrał tam ze swoją muzyką po polsku. A obo byli sami Francuzi. Kurde, no niesamowite, ale zagrałem. Paryż uwielbiam. Do tej pory uważam, że to jest mekka artystów, chociaż kto wie. A jednak to się sprawdza. Nawet teraz to, co śpiewała Céline Dion. No to jest jednak po prostu inspirujące miasto, kreatywne bardzo. I to się u mnie też sprawdzało. No w międzyczasie robię różne rzeczy. No, na przykład na dzień dzisiejszy gram u was. Moje solowe przedstawienie czegoś, co się bardzo osobistym moim wyznaniem. A pojutrze gram z SBB. W oryginalnym składzie kilka koncertów. No i taka to jest ta teraźniejszość. Przygotowuję się do większej formy, którą nazywamy The Voyage, podróż do grafik i obrazów Jana Sawki. Jan Sawka. Moja generacja. W pewnym momencie życie go zmusiło, że musiał wyjechać gdzieś tam w świat. Wylądował w rezultacie w Woodstock w Stanach. I tam do dzisiaj, prawda, są jego dziewczyny. Niestety jego już nie ma. Ale podczas ostatniego mojego wystąpienia w Nosprze Katowickim były dziewczyny i chłopaki z tej rodziny i stwierdzili, że moja muzyka jest jedyna, dziękuję, żeby zrobić do obrazów ich ojca, męża i tak dalej. No to przymierzam się do tego, będę to robił. Jest to dla mnie zadanie pierwszorzędne w tej chwili, jeśli chodzi o moje projekty. The Voyage, podróż. Dziękuję. Panie Józefie, czy parę słów na temat instrumentu, który pan dzisiaj przywiózł, z tym zwłaszcza u góry? Myślę, że wiele przeszedł i ma ciekawą historię. No to jest jeden z pionierów moogowych. Kiedy Mr. Robert Moog wymyślał te instrumenty, ja dostałem jeden z pierwszych. No czyli po prostu to jest połowa lat 70. Jacie! Niesamowite, on przeżywał przeróżne wejścia, ale jest twardziel. Kiedy po prostu bagażowcy różni rzucali nim jak kartoflami, jechał sobie ze mną do Yellowstone, czyli przelatywał przez Paryż i inne międzylądowania. W rezultacie wylądował gdzieś tam.
Po prostu ruszało się wszystko. Dobrze, że na miejscu był Bob, pewien Amerykanin, który akurat pomógł mi w tym wszystkim znakomicie i instrument zagrał, no i właściwie gra do teraz. Oby tak było. No, natomiast no, do tego dołączam zwykle jeszcze Micromoog, Sonic Six, Polymoog, czyli cały zestaw Moogów, dlatego że w pewnym momencie zostałem przedstawicielem amerykańskiej firmy dystrybucyjnej Norlin, która mnie zrobiła przedstawicielem na kraje wschodnie. Szefem w tej firmie, jeśli chodzi o muzyków, był Keith Emerson. A należało do nich większość, Patrick Maras i w ogóle cała plejada muzyków elektronicznych. No więc ja dostawałem te instrumenty, no to ja mam w garażu. Tego dzisiaj wziąłem jako przykład. A na dole jest studyjny Roland, który sobie tam, prawda, różne rzeczy zaspłem instrumentuje. Takie są to, tak. Akurat on jest też prezentem od Alinki. Ale z drugiej strony jego jakby tak zwana testatura i wszystko po kolei powoduje, że on mi pasuje. No i to jest to i dołączam do tego fortepian. Teraz uwaga. Kamera. Do tego jest taka. Ja mam normalnie też taśmową w domu, ale teraz mam tą. Wciepujesz na przykład coś. Masz takie coś na przykład. Krasnoludki, wiesz. Thank you.
jeszcze. W tej chwili ma to wymaga po prostu tutaj troszeczkę przeczyszczenia tych, no jakby tych, bo one czasami są, niestety zatrzymują się gdzie nie trzeba. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że miałem możliwość spotkania, porozmawiania i posłuchania koncertu, to już niebawem.